Mówi się, że szczęśliwi czasu nie liczą, ale zegarek chyba powinien mieć każdy. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o zegarku takim jak Apple Watch. Jeżeli chcecie kupić już teraz Apple Watch jeszcze przed obejrzeniem naszego materiału, co znaczy, że nam ufacie, albo nie, bo jeszcze nie wiecie, co powiem o tym zegarku. Ale jeżeli chcecie go kupić, to możecie zrobić to z linków, które znajdują się w opisie tego filmu, bo prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. I muszę przyznać, że to moje przejęzyczenie było po prostu celowe, no bo kiedy każdy fan nowych technologii widział pierwsze rendery Apple Watcha, no to miał jedno skojarzenie. Że coś tutaj, ta szkoła designu jest trochę taka bardziej kalifornijska niż chińska. Że pewne inspiracje się pojawiły. Że to może być nie do końca świeży pomysł. No i takie same wrażenie człowiek ma, kiedy patrzy na pudełka. Zarówno Apple Watcha, jak też Apple Watcha. Oczywiście one nie są identyczne. To cieńsze, to grubsze. To się otwiera po prostu tak w zwykły sposób. A tutaj mamy coś takiego. Ale generalnie na półce sklepowej, jeżeli ktoś się nie zna na smartwatchach, spojrzy na to i na to, to może się pomylić. I już na samym początku tego filmu mogę powiedzieć, że to w sumie nie jest złe, bo jak na początku śmiałem się z Apple Watcha, że to jest taki Apple Watch tylko do smartfonów z Androidem, to teraz też powiem, że to jest Apple Watch tylko do smartfonów z Androidem, bo jest naprawdę równie albo prawie równie dobry, jest naprawdę świetny i moim zdaniem jest to po prostu jeden z lepszych smartwatchy dla posiadaczy smartfonów z Androidem właśnie. Bo kiedy patrzy się na ten zegarek, kiedy jest po prostu taki, nie powiem, że wyłączony, ale nic na nim nie robimy, to on naprawdę wygląda jak Apple Watch na pierwszy rzut oka, kiedy częściej na niego spoglądamy, bo na przykład z niego po prostu więcej korzystamy. No to widzimy, że tutaj nie ma tej koronki. Widzimy, że to zagięcie wyświetlacza jest inne. Widzimy, że zapięcie paska też jest trochę inne i tych różnic naprawdę pojawia się całkiem sporo. Więc teraz mówię oficjalnie, że moim zdaniem Oppo jednak z tego Apple Watcha zbyt dużo nie zerżnął, ale fakt, że te zegarki obydwa wyglądają w podobny sposób, to też nie jest przypadek. Mogę pokusić się o stwierdzenie, że Oppo po prostu trochę zmodernizował i dopasował do siebie pomysł Apple'a, ale to wcale nie jest złe. Jeżeli chodzi o wiele rzeczy, to jestem tradycjonalistą. Wódka musi być zimna. Pizza z ananasem dla mnie nie istnieje. Zaś zegarek powinien być okrągły. Dlatego na początku tak trochę krzywo patrzyłem na tego Apple Watcha, no bo ja do tej pory używałem zegarków Huawei'a, których największą zaletą jest to, że wyglądają po prostu jak zegarki. Dla mnie to naprawdę ma ogromne znaczenie. I do tej pory używałem też innych zegarków z systemem Google'a, z tym Wear OS i one były zawsze dziwne. Coś mi tam nie pasowało i generalnie niewygodnie mi się z nich korzystało. I teraz widzę, że to w dużej mierze wynikało właśnie z kształtu, bo czego nie mówić o Apple albo o Oppo, no to jednak muszę powiedzieć, że ten kształt bardziej nadaje się do obsługi zegarków, które mają po prostu więcej funkcji. Tutaj mieści się więcej treści, tutaj wygodniej wykonuje się gesty, z tego po prostu wygodniej się korzysta. Jeżeli macie mniej rozbudowany zegarek, na przykład takie jak te od Huawei'a, no to tam ten wygląd jest fajny, bo tam tych funkcji nie ma dużo. Po tym zegarku się nie mizia, tylko bardziej się na niego patrzy. A tutaj mamy mnóstwo tych możliwości, które jeżeli ktoś chce, może wykorzystać, więc naprawdę propsuje to, że ten zegarek jest prostokątny, mimo że sam nie jestem fanem takiego designu. Skoro jesteśmy przy wyglądzie, to powinienem też powiedzieć, że mamy dwie wersje rozmiarowe tego zegarka. 41 oraz 46 mm, jak łatwo się domyśleć. Ktoś ma małą łapkę, bierze mniejszy, ktoś ma dużą łapkę, taką jak ja, to bierze większy. Poza tym zegarek jest bardzo, ale to bardzo dobrze wykonany. Naprawdę nie ma tutaj na co narzekać. Pasek jest świetny, mimo że to tworzywo sztuczne. Sam zegarek, sama ta koperta też jest super. Oglądam to teraz po niemal miesiącu korzystania z tego i nie widzę tutaj praktycznie rys. Jak są to małe naprawdę, nie widzę ich. Dlaczego o tym mówię? Nie tylko dlatego, że ja sobie z tym zegarkiem po prostu chodziłem. Ja w międzyczasie byłem na wczasach w Bułgarii, no i wziąłem sobie właśnie ten zegarek, chodziłem z nim normalnie po plaży, kąpałem się z nim pod prysznicem, kąpałem się z nim w basenie i chociaż nie powinienem tego robić, kąpałem się z nim w morzu. Nie w świetle księżyca, nie nago, ale jednak. I mówię o tym dlatego, ponieważ ten zegarek spełnia normę IP68, czyli jest odporny na wodę oraz na jakieś drobiny.
Ale po pierwsze, woda słona niszczy takie gadżety, więc jeżeli macie swoje, kupione za swoje pieniądze, niewypożyczone jak ja, nie wchodźcie z nimi do słonej wody, nigdy, taka lekcja ode mnie. Po drugie, piasek jest masakryczny dla prawie każdego rodzaju szkła, więc jeżeli macie jakiś zegarek i idziecie na plażę, to lepiej też go zdjąć, chyba że tam jest szkło szafirowe, jakieś super twarde i tak dalej, a i tak pojedyncze rysy mogą się pojawić. Więc ja się tym zegarkiem w ogóle nie przejmowałem, wszędzie z nim wchodziłem, leżałem z nim w piachu, wchodziłem do słonej wody i na tym zegarku praktycznie nie widzę rys. O, teraz widzę dwie może pod światło, drobne. I tak naprawdę to jest najlepsza rekomendacja, dlatego że ten zegarek jest świetnie wykonany, jest świetnie spasowany i nie ma tutaj po prostu na co narzekać. Jako że byłem właśnie w tej Bułgarii, to tam było bardzo, ale to bardzo słonecznie. I wtedy zobaczyłem, że mimo że tutaj mamy świetny ekran OLED-owy, 1,91 cala, 402x476 pikseli, nikogo to i tak nie interesuje, to najważniejsze było, że ten ekran, który tutaj ma świetną widoczność, w pełnym świetle słonecznym, w takiej temperaturze 30 stopni, ani jednej chmurki, no wakacje pełną gębą, po prostu był już troszeczkę nieczytelny i musiałem ustawiać go pod odpowiednim kątem albo klikać na niego, przybliżać po to, żeby coś zobaczyć. I tak naprawdę nie wiem, czy to jest wada tego zegarka, bo Apple Watch, który miała moja narzeczona, zachowywał się bardzo podobnie, aczkolwiek wydaje mi się, że troszeczkę lepiej. Więc w sumie coś tutaj dałoby się poprawić. Jeżeli zaś chodzi o wydajność, bo mamy tutaj kolejne rzeczy, które nikogo nie obchodzą. Snapdragona 3100, nikt o tym nie słyszał. 1 GB RAM-u, już ziewacie. 8 GB pamięci wewnętrznej, nie nakrywajcie się proszę, to w wielkim skrócie chodzi o to, że ten zegarek jest po prostu płynny i zawsze działa płynnie, w ogóle się nie zacina, działa jak złoto. To znaczy pierwszego, drugiego, trzeciego dnia miałem problemy z nim, ale dlatego, że dostałem go przed premierą i on miał po prostu wczesną wersję softu. Kiedy go zaktualizowałem do tego softu, z którym jest już dostępny w sklepach, to działa fenomenalnie, nic się nie dzieje, nic się nie zacina, no mógłbym mu po prostu napisać laurkę. Laurki za to nie mógłbym napisać na temat akumulatora, który ma pojemność około 430 mAh i wystarcza na dzień pracy. Ja nie używam Always On Display, więc mi tak wystarczał na trochę ponad dobę, ale kiedy się włączy ten Always On Display, no to wtedy się okazuje, że zegarek wytrzymuje po prostu jeden dzień, a konkretnie to, że kiedy rano wychodzicie do pracy, wracacie, trochę jeszcze sobie serial jakiś obejrzycie, przygotujecie kolację, to już wypada ten zegarek w sumie podłączyć do ładowania. Ten czas pracy naprawdę nie jest imponujący. Na szczęście w zestawie mamy ładowarkę. Taką. Ona nie jest jakaś indukcyjna, tutaj ma normalne piny. Obsługuje technologię VOOC od Oppo, ona jest też w smartfonach. I dzięki temu zegarek ładuje się od 0 do 100% w około godzinę. Nie powiem Wam, czy to było 63 minuty czy 72, ale to była około godzina. Więc naprawdę ten czas akurat jest przyzwoity, zegarek szybko się ładuje. No ale szkoda, że on nie wytrzymuje tych 3 dni, 4, 5. Dla mnie to naprawdę był duży downgrade, ponieważ ja korzystam z zegarków Huawei na co dzień, które wytrzymują swobodnie 2 tygodnie bez ładowania. Ja tak naprawdę jadę na wakacje, to nie zabieram do nich ładowarki, a tutaj trochę do tej ładowarki musiałem być uwieszony. Zawsze wieczorem ten zegarek wolałem podładować, bo wiedziałem, że następnego dnia, najdalej w południe, mi się po prostu rozładuje. Część z Was chciałaby zapewne posłuchać o oprogramowaniu Wear OS, ale jaki Wear OS jest, każdy widzi. Tak naprawdę to jest oprogramowanie w pełni od Google'a, tylko na zegarku od Oppo i Oppo nie miało tutaj nic do gadania, więc jeżeli wiecie, jak działa Wear OS, no to działa tutaj tak samo, tylko jest tak zupełnie płynne. Mamy też Google Pay do płatności zbliżeniowych, więc możemy sobie płacić zegarkiem, nawet jak nie mamy telefonu. I tak naprawdę to tyle. Ponownie powtórzę, że ten kształt ekranu bardzo pomaga w nawigacji, no bo jednak okrągły zegarek, to już przyznaję, do Wear OS mniej się nadaje niż taki bardziej prostokątny. Tutaj mam więcej miejsca na powiadomienia, mam więcej miejsca na aplikacje. Kiedy mi przychodzą te powiadomienia, to mogę widzieć całe wiadomości i tak dalej. To jest po prostu wygodniejsze i tak rozbudowany zegarek sprawia, że po prostu rzadziej muszę wyciągać smartfon z kieszeni. Oczywiście możecie mówić, że ta recenzja to bardziej takie wrażenie, ale ja naprawdę nie chcę Wam opowiadać, a w sumie to zaraz to zrobię, że tu jest Wi-Fi, że jest Bluetooth, że jest GPS, że to kroki mierzy i że to może sen mierzyć.
No naprawdę niemożliwe. Zegarek sportowy, może mierzyć kroki i sen. I ma treningi różne. Naprawdę, fenomenalne. Więc tego tutaj nie było, teraz tylko napomknąłem, żeby nikt mi w komentarzach nie pisał. Więc teraz przechodzimy do podsumowania, czyli w sumie do ceny. Bo jeżeli chcecie kupić mały Oppo Watch, którego tutaj nie mam, no to płacicie za niego 1000 zł bez groszy. A jeżeli chcecie kupić duży Oppo Watch, którego tutaj mam, to płacicie 1300 zł bez groszy. I co uważam na temat tej ceny? Otóż, czy jest ona wysoka? Trochę tak. Czy jest rozsądna? Tak. A dlaczego? Ponieważ to jest bardzo dobry produkt. Jest świetnie wykonany, jest szybki, jest naprawdę fajny. Jest to w mojej opinii najlepszy albo jeden z najlepszych smartwatchy do smartfonów z Androidem, jeżeli oczekujecie naprawdę rozbudowanych urządzeń z Wear OS, którymi możecie płacić i tak dalej. Bo jeżeli wybierzecie zegarek Samsunga albo Huawei, to tam na przykład już płatności nie macie. Jeżeli wybierzecie Huawei, to jest bardziej zegarek sportowy niż taki multimedialny. Jeżeli wybierzecie zegarek Samsunga, to nie jest pod niektórymi względami lepszy, ale moim zdaniem ma troszeczkę mniejsze możliwości niż takie zegarki z Wear OS, no ale za to i Samsung i Huawei działają dłużej. Więc kiedy wybieracie swój smartwatch, to tak naprawdę nie kierujcie się tylko moim zdaniem, przeanalizujcie sobie nawet nie konkretne modele, tylko konkretnych producentów, bo każdy ma trochę inną filozofię tworzenia zegarka. Huawei chce prosty, działa bardzo długo. Samsung chce bardziej rozbudowany, działa kilka dni. A producenci zegarków z Wear OS chcą maksimum możliwości, maksimum funkcji, ale te zegarki ładujecie praktycznie codziennie, ewentualnie co dwa dni, jeżeli bardzo oszczędnie ich używacie. I to tak naprawdę byłoby na tyle. Polecam Oppo Watch, zwłaszcza w większej wersji, no bo pasuje do mojej ręki. Jeżeli chcecie kupić ten zegarek, to pamiętajcie, że możecie to zrobić z linków, które znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. A Wy dajcie standardowo łapkę w górę, jeżeli materiał się podobał, albo łapkę w dół, jeżeli się nie podobał. Dla zasięgu to działa tak samo, taka ciekawostka. Dajcie subskrypcję i dzwoneczek, żeby nas częściej oglądać. Będzie nam po prostu bardzo miło. No i też napiszcie w komentarzach, co ogólnie sądzicie o smartwatchach. Jeżeli lubicie je, to jaki smartwatch byście kupili? Widzimy się niebawem. Cześć!